Cześć. Hej. Hej. Nie, Maj teraz nie ma. Udajemy. Udajemy, że to jest, bo już nagraliśmy raz ten początek, ale ona okazało się, że mikrofon był wyłączony. Ale nieważne. Maja wyszła, zaraz wróci. Nieprawda. Wiecie co, tak samo dzisiaj będziemy poszukiwać Mai, albo tak samo Maja pojawia się i znika, jak tytułowi bohaterowie naszej książki. Jedni z tytułowych. Dzisiaj będzie po staremu. Prawie jak Adam Bagdaj. Serio? To jest taki stary aż? Tak. Że ja już nie wierzę. Ja lubię, jak Ola czyta książki stare i nawet sobie nie zdaje sprawy, że one są stare. No ale przecież to jest takie... Takie współczesne, faktycznie. A, ale właśnie, nawiązując do współczesności, to musimy Wam powiedzieć, bo niedawno był odcinek o Czarnie i Fabryce Czekolady i rozmawialiśmy o adaptacjach filmowych. To od razu zapowiemy, że niebawem się pojawi adaptacja i tej książki. Dlatego właśnie ją wybraliśmy z całej serii, chociaż na Netflixie. Tak, na Netflixie będzie. Netflix produkuje adaptację książki, o której dzisiaj porozmawiamy. A co to za książka? Dowiemy się po wstępie. Kulturki! Kulturki! To był czas na muzyczkę. Tak, to był czas na muzyczkę. A teraz Ola nam powie, o jakiej książce dzisiaj porozmawiamy. Dzisiaj porozmawiamy o książce Pan Samochodzik i Templariusze. Pan Samochodzik i Templariusze. Powiedziałam, że staroć, bo naprawdę staroć. Ja czytałam tą książkę, a myślę, że może nawet i babcia czytała tą książkę. To jest taka stara książka, znaczy to w ogóle nie jest książka jedna, akurat ta jest jedna, ale to jest cała seria o Panu Samochodziku. To jest 25 książek. O, nie wiem, czy 25, ale jest ich dużo na pewno. No tak, myśmy sobie z moją przesłuchały z 15. Tak, dziewczyny już bardzo dużo i fajne audiobooki polecamy, bo fajnie czytane są audiobooki. Fajnej interpretacji, dobrze się słucha. Dla mnie to był taki znowu powrót do tych książek, bo też jak byłam w podstawówce, to czytałam wszystkie części Pana Samochodzika i byłam taka zafascynowana jego przygodami. Tak mi się to podobało, że wtedy mi się marzyło, że będę nie tylko historykiem sztuki, ale też właśnie takim detektywem i nie wiem, jeszcze jakimś archeologiem i będę kopać w jakichś w ogóle rowach. Strasznie mi się to podobało. No dobra, to kto to jest ten Pan Samochodzik, Ola? Aha, nie, zapomnieliśmy, autor jeszcze. Zbigniew Nienacki. Zbigniew Nienacki i wspomnieliśmy, że będzie film. I będzie film, właśnie, stworzony przez Netflixa pod tytułem Pan Samochodzik i Templariusze. Tak, na podstawie. Ja już się nie mogę doczekać, bo to nie wiesz, że to jest adaptacja, to jeszcze to jest tak zwany remake, czyli drugi raz zrobiony ten sam film. Bo... Był już film Pan Samochodzik i Templariusze. Chyba biało-czarny. Tak. Czy czarno-biały, czy biało-czarny. No w każdym razie niekolorowy. Był film pod tytułem Pan Samochodzik i Templariusze. Pewnie były też inne części. Tam, z tego co pamiętam, nie wiem czy akurat z tej części, ale w którymś z tych części grał Stanisław Mikulski, Pana Samochodzika, czyli słynny Hans Kloss. Pewnie dzieci nie wiedzą, o kogo chodzi, ale dorośli będą wiedzieli. Stawka większa niż życie, sprawdźcie sobie. Taki serial był Hans Kloss. To nawiązując do naszych historii szpiegowskich, bo Hans Kloss był szpiegiem. Tu szpieg, znaczy to był polski agent w niemieckim wojsku. Dlatego to było takie ciekawe. No i on, ten sam aktor, grał Pana Samochodzika. No dobrze. Pan Samochodzik, jak się autor nazywał? Zbigniew? Nienacki. Nienacki. Wspaniale. Zacznijmy tą historię. Oczywiście to nie jest pierwsza część tej serii, więc nie opowiemy Wam całej historii, jak to Pan Samochodzik stał się Panem Samochodzikiem. Ale no, powiedzmy... ma taki specyficzny wóz. O właśnie, ma taki specyficzny wóz i to nam powinno wystarczyć na ten moment. Który, tylko powiem, że zbudował go jego wujek. Wujek. Tak. Chociaż i bardzo szybko jeździ i pływa, bo ma silnik taki poduszkowiec. Ferrari 410 i masz, dlaczego dziwnie wygląda? Dlatego, że ma śrubę z tyłu, żeby mógł i pływać, i jeździć.
W ogóle jest takie... Wspaniale. Jak wygląda samochód Ferrari 410? O, Katy. Nieważne, że to jest... jak wygląda... Przyszedł specjalista od technologii, to ci opowie. Nieważne jak wygląda, ważne, że ma, że miał silnik, ten wóz, można powiedzieć, bo to nie był ani statek, ani, znaczy ani motorówka, ani auto, więc można go nazwać wozem. Samolot to też nie był. No nie latał. On tylko jeździł, ale, i pływał. Ale myślę, że dałoby się to zrobić. Ale musiał wyglądać dosyć kosmicznie, tak. Dlatego jestem bardzo ciekawa, jak miał śrubę z tyłu i miał silnik Ferrari 410. Mamo, wyobrażasz sobie, jaki on jest mocny? Nie. O, Katy, bardzo szybki. Podobno wygląda jak robak. Podobno. No, bo on wygląda, że tak ma śrubę. Ale wiecie, w tym starym filmie to nie wygląda jakoś spektakularnie. Serio? Ale widziałam już zapowiedź tego nowego filmu i powiem wam, tak mógł wyglądać może ten samochód, samochodzika. Pokażę później, tak jak skończymy nagrywać. Bo może no, ale powiedzcie coś więcej. Samochód. Kim jest pan samochodzik? Teraz nie byłam w obecności, ale teraz będę mówić. Pan samochodzik to osoba, która bardzo lubi przygody i ma kolegów, poznaje innych ludzi, w ogóle ten, ale lubi być marzyłkę detektywistyczną. I pracuje w muzeum. W muzeum, czyli jest historykiem tak, sztuki i kultury. No sztuki. Ogólnie sztuki i kultury. On zajmuje się też rabunkami i rzemieszkami. Ale najbardziej to czarnym rynkiem. Czarny rynek. Czarny rynek. Jestem ciekawa, co to jest czarny rynek według was? Dlaczego się mówi czarny rynek? Dlatego, bo że taki tam się... czarny. Bo jakby sprzedaje tam się rzeczy. Takie... W sumie bez zgody, można powiedzieć. Nielegalnie. Czy pamiętacie, ostatnio mieliśmy taką dyskusję przy śniadaniu chyba dzisiaj nawet. Tak. Sprzedajemy o podatkach. Sprzedajemy obrazy na nielegalu. To z jednej strony to jest właśnie nielegalne, że po prostu na przykład jakieś kradzione rzeczy się sprzedaje na czarnym rynku. Z drugiej jest nieopodatkowane. I jest właśnie nieopodatkowane, czyli ta sprzedaż jeszcze jest nieoficjalna i po prostu nie ma podatków. Czyli te sprzedaże są takie jakby bardzo nowoczesne. Bardzo szemrane. Tak, bardzo... a szemrane typy to sprzedają. Tak. Na przykład Batura. Malinowski. Dobra, Malinowski. Opowiedzcie, dobra. No tu ja widzę, że już wchodzimy w szczegóły historii o templariuszach, ale ja jestem też bardzo ciekawa w ogóle, co z tymi templariuszami? Dlaczego akurat templariusze? Krzyżacy. Dlatego, że jakby byli krzyżacy, to przecież byli templariusze. Zakon. To był zakon. To był zakon. Zakon średniowieczny. Tak. Zakon w czasach chyba nawet może, jak były krzyżacy. No średniowieczny, tak. Tak, średniowieczny. No i kto to byli ci templariusze? To byli ludzie bardzo zamożni. A dlaczego oni byli tacy zamożni? Bo mieli ładne zamki. Tak, mieli zamki i swoje. Oni wyjeżdżali na takie wyprawy, pamiętacie? I oni mieli zamki chyba, oni mieli jakąś taką stolicę, zamość może? Nie, i on właśnie szukał stolicy. Ola, czy zamość wtedy istniała? Pamiętasz, kiedy Jan Zamoyski założył zamość? Ola ostatnio to miała na sprawdzianie, dlatego pytam. Nie. Więc dlatego takie o to pytam. Ale templariusze to był zakon średniowieczny. Widziałam. I zakon, który wzbogacił się bardzo mocno na czymś, co się nazywało wyprawy krzyżowe. Pamiętacie? Tak. Myślałam, że na czarnym rynku. Myślałam, że na czarnym rynku. Nie wzbogacili się na czarnym rynku, na szczęście, ale na wyprawach krzyżowych. Na szczęście? Które były, pamiętacie? Co to były wyprawy krzyżowe? Wyprawy krzyżowe były po to, żeby nawracać. Tak. Znaczy nawracać. Nawracać, czyli... Myślałam, że to głównie Hiszpanii nawracali. No to jeśli chodzi o Ameryki, tak? Tak. Nowe lądy, odkrycia. To troszkę później było. Natomiast wcześniej były wyprawy krzyżowe. To Ameryka, o Amerykach wtedy jeszcze w Europie nie wiedziano. To wtedy było na przykład w Meksyku. Nie, Meksyk też nie. To była Meksyk jest w Ameryce. To był Bliski Wschód. Wiem o tym. To był Bliski Wschód. Rosja. I to byli muzułmanie. I tam właśnie odbywały się wyprawy krzyżowe, walka z tak zwanymi innowiercami, czyli przeciwko wszystkim, muzułmanami, którzy nie wierzyli w Jezusa Chrystusa, czyli nie byli katolikami.
chrześcijanami, katolikami, no i oni prawiali się na te wyprawy, no i to wszystko było pod taką właśnie przykrywką tego, że chcieli ich nawracać, natomiast... Co znaczy nawracać? No? A tak to nawracać, będzie rabowali. Czyli nawracać, czyli właśnie nawrócić na inną wiarę, tak? Czyli żeby ktoś zaczął wierzyć w coś innego, niż wierzył wcześniej. Na przykład sobie wierzył w prawosławie, a nagle sobie teraz... Wierzył na przykład, właśnie był muzułmaninem, a teraz będzie katolikiem. Chrześcijanin. No bo jeśli wierzy w prawosławie, no to jest prawosławianinem? Prawosławnym. Jest prawosławnym. Natomiast prawosławie to jeden z odłamów chrześcijaństwa, więc to akurat nie jest... Tego nie trzeba nawracać. Nie, nie trzeba. A ktoś, kto wierzy w hinduizm, to jak się nazywa? Z tych hinduizm. No to jest też taka religia. Okay. Hinduista. Hindu? A taki, co wierzy w buddyzm? Buddysta, tak. A dziewczyna? Buddystka. A, okej. Buddystka, no dobrze. I hinduistka? Tak, ale już skończmy i temat innych wier. Chrześcijanka, a nie Chrystuska. No Jezus dobrze. Chrystus. Dobrze. To nie jest temat tej dyskusji. Byli templariusze i oni właśnie zdobyli podczas tych wypraw dosyć dużo bogactw i oni też byli takim zakonem rycerskim, się mówiło, tak? Czyli to nie był taki zakon, który... Jak franciszkanie na przykład, mogę tylko... Franciszkanie, którzy się zamykali w klasztorze i wierzyli... Co to jest franciszkanie? No też jeden z takich zakonów. Aha. Jak templariusze? Tak, no zakon też, ale to właśnie był inny zakon, bo templariuszom było bliżej do krzyżaków, bo to był też zakon rycerski, czyli że to nie byli... zakonnicy, którzy siedzą w klasztorze i się modlą i mają tam swoje rytuały, pracują i tak dalej, tylko to byli zakonnicy, którzy jednocześnie są jakby poświęcają swoje życie Bogu, ale walczą, tak? Jeżdżą i walczą za wiarę. I bitwa pod Grunwaldem. A były dziewczyny? Nie, nie było dziewczyn. Zakonniczki. No co ja poradzę, że nie było dziewczyn? No dobrze, przynajmniej nie musiały siedzieć w jakichś klasztorach. No i były dziewczyny. Byli templariusze i oni mieli właśnie, dorobili się, tak, dużych bogactw, bo też jacyś władcy wynajmowali ich na wojny i płacili im po prostu grubą kaską. Gruba kaska. Tak, wiadomo, gruba kaska. Czarny rynek. Czarny rynek i gruba kaska. Więc templariusze dorobili się prawdziwej fortuny. No i dnia dzisiejszego wspomina się wspaniałe skarby templariuszy. A ich stolicą tych templariuszy był jakiś ten taki, ale nie Zamość. Ale w Polsce? Tak. Totalnie nie. Tak, wiem. Właśnie templariusze. Jakby, bo on właśnie, bo tam się głównie rozgrywała akcja, więc to jest ważne miejsce. Templariusze się zobaczy. Albo na terenach polskich, tylko takich jakby tam. Sulęcin, Szydłów, nie, Lubusz. Na Z. Nie ma nic na Z. Myślibórz. Myślibórz, właśnie! Rurka, Leśnica, Sulęcin, nie, Wielka Wieś, Gniezno. Mo coś tam. Myślibórz? Mo coś tam. Mo coś tam. Motyń? Nie, mo... To jest taka bardzo słynna... To jest właśnie Krzyżaków też stolica. Malbork. Tak, Malbork. Na Z. Na Z, faktycznie. No, dobra, doszliśmy do tych skarbów templariusza, a teraz przejdźmy do pana samochodzika, wróćmy. No, i dlaczego ten pan samochodzik zaczyna się zajmować tymi templariuszami? Bo koła przygody. Ale no co? Nie, dlatego, że jakby... Ta kole... I ono jakby jest sokole oko i... Jakby on, on w poprzedniej przygodzie poznał takich trzech harcerzy. Sokole oko, Wilhelmatela Wilhelm i Wiewiórkę. I oni we czwórkę wyruszają jego samochodem, bo jakby jego taki przełożony, chyba jakoś się nazywał, Marczak? Nie. Marczak. Marczak. Każe mu, bo jakby, że ktoś chce właśnie zrabować te skarby chyba. To było tak, że były ukryte mi, gdzie schowali taki chyba najważniejszy skarb. I była z tym taka jakby przepowiednia, czy jakoś takiego. Legenda. I jakby był taki człowiek, który właśnie podobno wiedział, gdzie to jest. Gdzie są ukryte te skarby chyba. Co to był za człowiek? To był taki mieszkańcy w chatce przy lesie. Aha, taki pustelnik. Nie, to był taki nauczyciel trochę. On zabierał wycieczki szkolne. To był taki nauczyciel chyba geografii. A, no dobra.
Czyli on miał jakieś informacje, taki tak? Starszy. Coś odkrył, tak? Na temat takiego skarbu templariuszy. On chyba miał jakieś takie pisma, jakieś księgi albo coś. No i co? I pan samochodzik wyrusza w poszukiwania? I co, zabiera tych harcerzy ze tak, sobą? Jak tak, to się stało? Bo jego rodzice się zgadzali. Bo oni opowiadali o panu samochodziku przecież. Aha, czyli oni, bo w poprzednich przygodach już, tak? Się z nim zapoznali, no dobra. To oni wyruszają i co, mają jakieś fajne przygody? Tak. Pojawia się jakiś czarny charakter? Tak. A mianowicie Malinowski i rodzina tato, jak oni się nazywali? Pa. Nie, oj, jakby są jacyś ludzie z Francji, którzy są takimi jakby ich rywalami, bo też chcą znaleźć. Mhm. Oni są Amerykanami. Bo ja właśnie pamiętam, że zawsze w tych książkach, tylko, że są z Francji. Z panem samochodzikiem był jakiś czarny charakter. Czyli był jakiś taki przeciwnik, który czyli próbował panu... Malinowski. Panu samochodzikowi przeszkodzić. Będziemy zdradzać odpowiedzi na najważniejsze pytania w tej książce. Czyli kim był Malinowski? I też nie powiemy, co było skarbem templariuszy. Prawda? Gdzie dzieje się akcja tej książki? No właśnie oni jeżdżą po tych różnych zamkach, szukają, gdzie to może historycznych być. Miejscach, tak, oni tak? Szukają różnych znaków na przykład i tego typu rzeczy. Rozwiązują jakieś zagadki? Rozwiązują zagadki. Na przykład główny to jest zagadka Malinowskiego. Dlatego, że ogólnie to było tak, że Był właśnie ten taki, bo to był taki starszy pan z taką jego córką, którzy szukali skarbów kamperem. Wow, i fajnie. Tak. Kamperem po prostu jeździli? Tak. Ekstra. I oni mieli też takiego tłumacza Kozłowskiego. On po prostu jeździł z nimi i po prostu tłumaczył im z francuskiego na, nie chyba, z francuskiego na polski, czy jakoś tak. Mhm. I jakby pewnego dnia, kiedy oni chcieli wyruszyć, to do tego taty tak jakby zadzwonił człowiek, który powiedział, że jest Malinowski chyba, i on chyba pożyczył od niego pieniądze albo za coś ten i potem nie zrobił tego, co miał zrobić za te pieniądze. I po prostu ten tata bardzo dużo kasy dał temu Malinowskiemu. No i on po prostu pierwsze kiedy przyjechał tam do Polski i zobaczył tych ludzi, no to oni się pytają, no to ten tata tak jakby, który nazywam tego ojca tej Karen, bo ona się tak nazywała, on od razu, czy ty jesteś Malinowski? No i co? I potem... I cały czas jest ta intryga i do końca nie wiadomo, czy uda się im odnaleźć, tak? Tak, jak to będzie wyglądało. Bardzo, bardzo jestem ciekawa. Myślę, że słuchacze też wciągną się w tą historię. Tak, bo Malinowski jest z czarnego rynku. Przekornie was zapytam, co wam się nie podobało w tej książce? Mi się w sumie nic. Ja pamiętam, że jak Maja tam słuchała tych książek, to mówiła, że oni ciągle palą. Tak, właśnie, to mi się nie podoba. Dlaczego w tych czasach palili, ja nie rozumiem. Ale jak ktoś pali i tego... Chcesz papieroska? Tak. Papieroska? No. Jak ktoś tego... Najlepsze. Jak teraz ktoś tego słucha, a pali, zachęca do tego, żeby nie palił, bo to bardzo złe. Takie papieroska? Można umrzeć. Tak, ale oni, prawda? Oni cały czas palili. Tak. Nie, mam tak samo jak swoje. Tak samo jak pan samochodzik, według mnie pan samochodzik by zginął. Za dużo palił. No za dużo. Ciągle. Tak, sobie palił fajeczkę. No bo to tak. Było takie wtedy modne, bym powiedziała. Takie James palenie. Bond. Ja a ty miałaś, a ty chciałaś palić? Ja nigdy. A babcia? Babcia kiedyś paliła. Oj, pożałuję. Ale to tyłem. Było dawno bardzo. Z 20 lat temu. Ale nie. Wszyscy kiedyś palili, mam wrażenie. Kiedyś, tak. Słuchajcie, nawet tata palił. Ja sobie przypomnę. Kiedyś to było zdrowe. Wiecie, jak jeszcze mama zaczynała studia, nawet to jeszcze było pali. Takie coś, że nawet jak się szło do jakiejś restauracji czy do klubu, tam w środku można było palić. Fajeczka. Naprawdę. To cygarko. Było straszne. To było straszne. Wszędzie było takie wszystko zadymione i dopiero jak weszliśmy do Unii Europejskiej, i dopiero jak Unia takie prawo przyjęła, że właśnie w klubach nie można, w no barach, nie można palić. I dopiero jakby to zmusiło tych ludzi do wychodzenia na zewnątrz. Ale wiecie, tu nawet nie tylko w
w barach, to w pracy, w biurach ludzie niektórych palili. W szkołach. To było straszne. O, w szkołach też. Przechodzili rodzice po dzieci. Znaczy, nam były takie palanie, ale ja pamiętam, słuchajcie, takie czasy, że jak byłam właśnie taka w waszym wieku i na przykład chodziłam do domu kultury, czy do biblioteki, w domu kultury. Wszyscy palili. To właśnie tu wszyscy palili. Były tam normalnie miejsca, gdzie można było palić. I jak się wchodziło tam do tych pomieszczeń, to był taki smród. W sensie wszędzie ten dym papierosowy, miałam takie wrażenie. Wszystko było takie przesiąknięte. A już kino wybitnie było przesiąknięte, bo to były takie, wiecie, siedzenia z materiału i to tak przesiąkało tym zapachem. To było straszne. Tak, i w książce naprawdę to jest taki niepozytywny wzorzec, że wszyscy palili. Ale właśnie, jak ktoś pali... Znaczy, oprócz harcerzy. No, ja zalecam, żeby nikt, kto tego słuchał, nie palił, bo to grozi na przykład zapaleniem płuc albo rakiem. Głównie. Bardzo to jest groźne. No to teraz opowiedzcie, co nam się podobało w takim razie. No, wszystko oprócz palenia. Wszystko oprócz palenia. I to, Oli, że się chcieli pewnie... obdzierać ze skóry. Oli się może podobało takie elementy historii, co? Mi się wszystko. Chociaż może obzieranie ze skóry. Chciałbyś może się takie zagadki historyczne rozwiązywać? Tak. Chciałabym być detektywem. Ja też lubię, powiem wam, tylko takie książki historyczne palić. I takie tajemnice różne historyczne. Ale wtedy palił mamą. I żeby tak się zagłębić, nie? Właśnie w takie... Jambyć. Jak to się stało w ogóle, że gdzie, albo gdzie ukryli te swoje skarby? Pamiętacie, jest taki też tajemnica bursztynowej komnaty w Polsce. O, tak. Jest w ogóle wiele takich tajemnic, że był jakiś skarb i nie wiadomo, gdzie go ukryć. I Hej Jędrek, tajemnica bursztynowej komnaty. O, tak, Hej Jędrek. Pamiętasz w piątej części? Koleś, który prawie znalazł prawie bursztynową komnatę. Nie, to był smaragd. Nie, prawie znalazł prawie bursztynową komnatę. Hej, wiecie, no takie rzeczy jak takie skarby zaginione, to zawsze tak, prawda, tą fantazję pobudzają i człowiek tak sobie myśli, ale by było, jakbym znalazł, co? Wszyscy by o mnie usłyszeli. Albo jeszcze bym był bogaty. A w ogóle co jest, jak człowiek znajdzie taki skarb? No stary, bogaty jak... kto jest taki bogaty, Ola? Wiecie, że jak się znajdzie taki... Znajdzie się jakąś cenną rzecz, to niestety taką właśnie typu taki ale on skarb to udawał, historyczny... On to oddawał do muzeum. Ale to tak, się oddaje do muzeum. Ale on to nie tak po prostu, on sam chciał to robić dla muzeum. No bo on pracował w muzeum. Nieprawda, ale pieniądze się brał. Nie, on nie. Maja, dla Mai to wszystko dla pieniędzy. Nieprawda. Maja by sprzedała na czarnym rynku na pewno. Wszędzie trzeba znaleźć interes. Tak. Trzeba mieć interes. Wiecie, to się tak mówi, że to są tak zwane dobra narodowe, tak? Czyli rzeczy, które są ważne dla danego narodu, ważne historycznie. Ale zobaczcie, w sumie to jest dobre, że oddają muzeum, dlatego że we Włoszech jest tak, że niektóre plaże są płatne, nawet większość plaż jest płatnych. A to nie należy do jednego człowieka i do rządu. To należy do całego państwa. I ta plaża według mnie powinna być podzielona, każdy kawałeczek dla innej osoby. Maja, taki społecznik. Uważa, że powinno być. No jasne, że nie, a u nas na Klecinie co? Jest boisko. Wcześniej było dla wszystkich, a teraz jest tylko dla jakiegoś klubu piłkarskiego. Maja, musisz o to zawalczyć. I co? Kogo obchodzi jakiś klub piłkarski? Wszyscy by chcieli tam iść. Wszyscy by chcieli pograć w piłkę. A tam zamknięte na cztery spusty. Nie, na kłódki. Małe kutki. Powiedziane, to nie jest ich boisko, ale sobie zamykają. Chyba powinni zacząć przychodzić przez płot. Oj, coś mi się wydaje, że rośnie nam tu mała aktywistka, ale już... Nie, mamo, będziemy przychodzić przez płoty. Dziewczyny, wróćmy do książki. Powiedzcie, komu byście poleciły pana samochodzika? Wszystkim ludziom na świecie. Tak. Wszystkim? Od dziewięciu, skończonych dziewięciu, Maja, do jakichś 16. Znaczy, że nastolatkom też się spodoba ta książka. A ja bym myślała tak, żeby każdemu, nawet dorosłemu, przyda się taka iskierka detektywistyczna. Tak, jak ktoś lubi kryminały, to warto dorosłym kryminały. Polecam. I ten pan samochodzik ciągle się zakochywał.
Zakochiwał, tak. O, czemu? Są wątki miłosne, to Maja już ten... Jak ktoś lubi wątki miłosne, to Maja czaiłam. Ale chciałam powiedzieć jeszcze jedno. Czaiłam. Chciałam powiedzieć, że to jest super książka na wakacje. Prawda? Nieprawda. Prawda. Prawda. To jest taka książka, która od razu jak się czyta w wakacje, to człowiek chciałby przeżyć taką przygodę, prawda? Jak pijesz sobie kawkę. Nie, no kawkę nie, ale wyjeżdżasz do lasu. Ja piję kawkę. Zwiedzasz jakieś stare zamki, zwiedzasz jakieś zabytki. To uważam, że książka jest super, inspirująca. I wtedy człowiekowi bardziej się chce zwiedzać, bo być może znajdzie jakąś tajemnicę. Odkryje, co? Bo ja taką minę, że nie wiem. O, widzę, że dziewczyna już głupawka. Nie wiem, na kusko. I nie chcę was dzielić. Jak chyba, nie wiem, może czekoladę do głowy uderzyłam? Albo te lody karmelowe, albo coś. Więc chyba... A teraz na pożegnanie. Pa! Dziewczyny teraz się bardzo ładnie z wami pożegnają. Pa, pa! Maja wyje jak wilk. Trzymajcie się. Maja ma halucynację. Do usłyszenia i następnym razem. Pa, pa! Pa, pa.